Witam wszystkich. Dzisiaj o tym, czym jest opór powietrza. Opór powietrza to jest coś, z czym mamy do czynienia cały czas. Jeśli się ruszamy, to mamy z tym oporem powietrza cały czas do czynienia. Niestety no nie odczuwamy go, ponieważ mamy z nim do czynienia cały czas. Ten opór powietrza jest dla nas odczuwalny dopiero wtedy, kiedy na przykład zaczniemy jechać dosyć szybko na rowerze, czy też wyciągniemy Rękę, chociaż tego nie polecam, z jadącego samochodu. Wtedy dopiero poczujemy, że to powietrze dookoła nas stawia jakiś opór. Jest to wypadkowa siła cząsteczek powietrza, z jakimi zderza się nasze ciało. Opór ciśnieniowy, czyli że zwiększamy ciśnienie, gęstość powietrza przed nami, na przykład jadąc na tym rowerze, oraz opór tarcia. Gdy wchodzimy w kontakt z cząsteczkami powietrza, dochodzi do zderzenia, tarcia z nimi. Im więcej takich cząsteczek, obrazowo to ujmując, obiekt, czyli na przykład my, natrafiamy, poruszając się na przykład do przodu, tym większa siła oddziaływania na nas. Dlatego im szybciej się poruszamy, im większą mamy prędkość, tym stykamy się z większą ilością cząsteczek. Przed nami rośnie ciśnienie, przed nami zwiększa się ilość tych cząsteczek, z którymi wchodzimy w kontakt. Kiedy stoimy, kiedy się wolno poruszamy, no to to nasze ciało, można powiedzieć, zderza się, a raczej wchodzi w kontakt z pewną ilością cząsteczek. Oczywiście, im szybciej się poruszamy, tym ta ilość tych cząsteczek przed nami, a raczej nie przed nami, z którymi wchodzimy w kontakt, jest większa, więc opór powietrza się zwiększa. Więc zamiast na przykład uderzyć, w, no, przyjmijmy, 100 cząsteczek, przy większej prędkości musimy pokonać opór to tarcie 500 cząsteczek. Dlatego ten opór powietrza się zwiększa. Kolejna sprawa jest to, czy te cząsteczki są, te cząsteczki powietrza są nieruchome, czy one są cały czas w jednym miejscu, czy są trzymane w powietrzu w jakąś Niewiarygodną siłą, płaskoziemską siłą, która zastępuje grawitację i to nic się wokół nas nie porusza? Oczywiście nie. One też się cały czas poruszają. Na przykład wiatr, czyli poruszające się masy powietrza, one też, no, każdy z nas miał do czynienia z wiatrem, no, chyba każdy z nas, i tym, że kiedy wiał w nas Czuliśmy, jak te cząsteczki w nas uderzają, że ten opór powietrza, chociaż my się nie poruszamy, się zwiększył, ponieważ to właśnie te cząsteczki się poruszały. Dlatego, na przykład, samochody dążą do jak ten kształt samochodów jest cały czas zmieniany, żeby zmniejszyć opór powietrza. Ten odpowiedni kształt powoduje, że samochód poruszający się z jakąś tam prędkością natrafia na mniejszy opór powietrza, musi przezwyciężyć mniejszy opór powietrza. Oczywiście przekłada się to na niższe spalanie, po prostu silnik napęd tego pojazdu nie musi pokonywać tak dużych oporów powietrza. Oczywiście dochodzi tu też opór tarcia, opon, toczenia, ale mniej więcej wiemy o co chodzi. Ponieważ samochód, kiedy byłby, no można zbud powiedzieć, zbudowany jak kwadrat, to ten opór powietrza byłby duży. A jeśli ten samochód jest opływowy, to oczywiście, każdy to rozumie, opór powietrza jest mniejszy, no i siła, jaką musimy mm, użyć, żeby pokonać ten opór powietrza, jest mniejsza. Czyli na przykład niższe spalanie, większa prędkość maksymalna.